Witam, mówi do was kapelusznik. Stworzyłem kiedyś film o ulubionych arkach, a teraz uznałem, iż czas na film o najlepszych arkach według mnie. Więc wiecie co zostawić, a zatem zaczynamy. Na start przypomnę, że ja rozdzielam to, iż ja coś lubię, od tego, czy to jest dobre lub złe. Więc... Archipelag Shabondi otwiera listę. Ark, który rozpoczął proces ogromnej zmiany w uniwersum One Piece'a i był początkiem drogi do 2-letniej przerwy i treningu głównych bohaterów. Zaczęło się niewinnie, od miłego swojskiego klimatu, a splot wydarzeń doprowadził do tego, że Luffy zdecydował się na uderzenie niebieskiego smoka, co sprowadziło na archipelag admirała z masą sił rządowych. W międzyczasie dostaliśmy debiut Supernovas, nowe informacje o Rogerze i poznaliśmy Reya, prawą rękę króla piratów. Doszło do epickich walk z robotami Vegapunka wzorowanych na Kumie, a dewastacja słomianych przez siły marynarki i ich rozdzielenie na 2 lata przypieczętowały ten krótki ark, ale i bardzo intensywny. Zaczęło się beztrosko, a zakończyło się tragedią. Jak mówiłem w filmie o ulubionych arkach, Zou było miłą odskocznią po długiej i męczącej Dressrosie. Na ogół bardzo przyjemny ark, gdzie poznawaliśmy wyspę oraz jej mieszkańców, przeplatany bardzo ważnymi informacjami dla świata oraz naszych bohaterów i tragedią, jaka spotkała naród Minków z ręki piratów Kaido. Ark solidny, niczym Shabondi od początku do końca. Można ponarzekać na brak pojedynków, ale Słomiani i ich sojusznicy zdecydowanie potrzebowali przerwy. I jak mówiłem wcześniej, byliśmy po gigantycznej Dressrosie, a przed nami była trudna wyprawa na Whole Cake Island. I jak mawia klasyk, dłużej nie znaczy lepiej. Mój ukochany ark nad życie. Chyba nie ma niczego, czego bym w tym arku nie lubił. Niepowtarzalny klimat rodem z Alicji w Krainie Czarów. Motyw słodkości i dobroci na zewnątrz, przykrywający wszelakie zło panujące na terytorium Big Mom. 2 epickie walki Luffy'ego z Krakerem i Katakurim. Ciągłe poczucie zagrożenia wynikające z tego, że nasi przebywali na obcym terytorium. Intrygi, polityka, zdrady, nieszczęśliwa miłość, szantaże, a to wszystko w jednym arku. A na deser przerażająca Big Mom, której nie dało się na tamten moment pokonać. Wszystkie wątki wydają mi się odpowiednio zbalansowane i poprowadzone, wyborne wykonanie samego arku oraz piosenek w anime i bez zbędnych przedłużeń ze strony Ody. Delicje. Będąc całkowicie szczerym, to nie za bardzo przepadam za tym arkiem, ale nie da się ukryć, że jest on drugim najlepszym arkiem z całej serii, a dla wielu nawet najlepszym. Jest on pokłosiem wszystkich wydarzeń na Water 7 i kulminacją pojedynków z agentami CP9. Ark wypełniony ikonicznymi momentami dla serii, jak na przykład Robin mówiąca, że chce żyć, finalny Jetto Gatlingan na Rob Luchim, zemsta na Spantbanie, debiut Ashury, pierwsza Diablo Jumble i wiele, wiele więcej. Słomiani podczas tego arku dali z siebie absolutnie wszystko. No i całość domknięta pożegnaniem Going Merry. Chyba nie ma tutaj rzeczy, którą by Oda zepsuł. Ark bardzo krótki, ale zasługujący na wzmiankę. Zajął bowiem kilka rozdziałów, a wprowadził Ima czy trzeciego admirała, dostarczył masę ważnych informacji i przyczynił się między innymi do zniesienia systemu władców mórz i był olbrzymim crossoverem dla wielu postaci ze świata, które napotkały Luffy'ego i spółkę. Myślę, że gdyby Oda go dłużej pociągnął, ten ark byłby bardziej pamiętany. No i w wersji anime jest mocno skopany. No co ja mam tutaj do opowiadania? Najbardziej legendarny ark serii, który doprowadził wielkiego boom na serię i tomiki zaczęły być kupowane masowo. Wojna z prawdziwego zdarzenia, gdzie nie wiadomo było do końca, czy Ace przeżyje. I co najlepsze, bez wsparcia silniejszych postaci Luffy już dawno by tam poległ. Wojna na Marineford'zie pokazała Gumiakowi, jak wiele jeszcze się musi wzmocnić. No i nie wolno tak samo jak w przypadku Enies Lobby zapomnieć o wielu legendarnych
popularnych momentach dla serii, jak na przykład wbicie Shanksa, które zmiotło chyba każdego z planszy, czy też o śmierci Białobrodego czy Ace'a, o której nieraz na kanale opowiadałem. Dla mnie definitywnie najlepszy arc, jaki Oda nam narysował. Także ja byłem Kapelusznik, piszcie najlepsze arki według was w komentarzach. Jakby ktoś pytał, to tak, seria z omawianiem arków po kolei i ich analiza jest w planach, więc zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, jeżeli film się spodobał, i do zobaczenia w następnych materiałach.